Jesteśmy na korcie polskim. Jest 1/8 finału turnieju głównego. Gra Arek Białonoga z Marcinem Moczkowskim. Panowie prezentowali się świetnie w swoich grupach, więc zwycięzca naprawdę będzie mógł się liczyć w dalszej walce o ćwierć, czy już ćwierćfinał to przechodzi dalej, ale o pół i finał i finał. Marcin, ile mamy? A więc jest wynik 2-5. Zaczyna serwis Marcin Moczkowski. Jest pierwszy serwis, ale przegrywa punkt, więc mamy 0-15. Niestety drugi przegrany punkt i już 0-30. Niezwykle skuteczny pierwszy serwis, ale niestety out i 0-40, czyli piłka setowa. Mamy stratę punktu i przegrany set przez Marcina Moczkowskiego. Wygrywa pan Arek Białonoga. I zaczynamy drugi set od stanu 2-2. W którym obaj panowie będą mieli pewnie takie same szanse. Trzeba go porządnie rozegrać ten drugi set. Świetny serwis Samruk, kara i mamy 15-0. Out, pierwszy serwis wyautowany, więc będzie drugi. Niesamowite wymiany prezentują obaj panowie. Wysoki poziom tego meczu. Ale na razie Arek Białonoga zdecydowanie prowadzi w tym meczu. Znowu świetny pierwszy serwis, ale nie wychodzi tak jak powinno. Trafia mniej więcej w połowie siatki. Niestety znowu nie wychodzi uderzenie. Po 30. Świetna piłka w samą linię.
Dobra, dobra! Dobra, dobra, widziałeś tak, no? Tak, widziałem tutaj przez kamerę. Przybliżyłem sobie. Nie, nie dokładnie pierwszy serwis. Zwykle mocna wymiana wygrana przez Marcina Markowskiego. I pierwszy wygrany gem w tym drugim secie. Czyli 3-2, a my żegnamy się z kortem polskim i idziemy zobaczyć, co się dzieje na innych meczach. To żegnamy się z tym meczem.